Biblioteka akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Massimo Grameliniego: Niech ci się coś pięknego przyśni. Czyta Hubert Urbański. Tak jak co roku w Sylwestra wstąpiłem po matkę chrzestną, żeby zawieść ją do mamy. Matka chrzestna jest niczym dobrze zakonserwowane drewno. Mieszka sama w domu pełnym światła, gdzie czyta kryminały i rozmawia z oprawionymi w ramki fotografiami męża. Czasami podchodzi do innej półki i rozmawia z fotografią mojej mamy. Głównie o mnie. Podejrzewam, że przemilcza najbardziej skandaliczne wiadomości. O, że miałem dwie żony, wprawdzie tylko jedną naraz, i że w końcu nie zostałem adwokatem. Podczas gdy pomagałem jej założyć płaszcz, zaczęła mówić o powieści, którą dostała ode mnie na Boże Narodzenie. Skończyłam czytać dziś w nocy. Hmm, spodobała ci się, chociaż to nie kryminał? Oczywiście, przecież to Ty ją napisałeś? A fragmenty, w których mowa jest o mamie? O tym właśnie chciałam z Tobą pomówić. To są jedyne fragmenty autobiograficzne. Wykorzystałem kawałek własnej historii. Jesteś pewny, że to Twoja historia? A nie jest? Nie zupełnie tak było. Mój drogi chłopcze Mam coś dla ciebie. Zobaczyłem, że majstruje za pomocą malutkich kluczyków przy szufladach w komodzie. W jej pięknych, sękatych dłoniach pojawiła się brązowa koperta. Wręczyła mi ją i powiedziała drżącym głosem. Po czterdziestu latach nadszedł czas, żeby ktoś powiedział ci prawdę.